Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadający na 1 marca, poświęcony żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, był uroczyście obchodzony także w naszym mieście już po raz piąty. Wieluńskie uroczystości zorganizowane w Wieluńskim Domu Kultury odbyły się z udziałem Franciszka Świtonia, postaci nierozerwalnie kojarzącej się z pamięcią o żołnierzach wyklętych. Pan Franciszek, urodzony w 1924 roku w powiecie wieluńskim, od 1945 roku pełnił służbę w 12 Pułku Piechoty. Ukończył kurs podoficerski w pierwszej szkole dywizji piechoty. W listopadzie 1945 roku dezerterował z wojska. Uczynił to pomimo szans na zawodową i ekonomiczną stabilizację, jaką dla młodzieńca z prowincji dawała wówczas służba Ludowej Armii. W efekcie donosu UB aresztowało pana Franciszka w dniu 2 stycznia 1947 roku. Decydujący element oskarżenia rozpatrywanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi dotyczył przynależności do konspiracyjnego Wojska Polskiego, a w konsekwencji, według prokuratora, cytuję, próby obalenia przemocą demokratycznego ustroju państwa polskiego. Koniec cytatu. W efekcie wyroku ogłoszonego 4 lipca 1947 roku pan Franciszek Świtoń został skazany na karę śmierci. Honorowy gość uroczystości, który walczył z totalitarnym reżimem i nie zgadzał się z tym, co się w tamtych czasach działo, z rąk m.in. burmistrza, starosty i wicewojewody łódzkiego, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez prezydenta Rzeczpospolitej. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczam panu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Chwała ojczyzny. Dziękuję. Gratuluję. Proszę, dużo zdrowia. Wszelkie pomyślne. Dziękuję. Gratuluję panu. Panu dziękuję za postawę, za wszystko, że pan był żywym świadkiem naszej historii jeszcze przez wiele, wiele długich lat. Proszę panu dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Szczególne podziękowania składam na ręce pana Janusza Książka, gdyż on od początku był razem ze mną i gdyby nie on, nie doszłoby dzisiaj do tej wspaniałej uroczystości. Jestem dumny z tego, że mogę tutaj dziś być na tej uroczystości. Dziękuję bardzo, że zostałem zaproszony i chcę powiedzieć, że duma mnie tym bardziej rozpiera, że osobą wyróżnioną, która doczekała dzisiejszego odznaczenia, jest mój chrzestny Franciszek Świtoń. Patrząc na historię i życie Franciszka Świtonia, na tak wspaniałą kartę, myślę, że Franciszek szedł ze słowami Bóg, honor i ojczyzna i wiedział, co te słowa znaczą. Walczył z totalitarnym reżimem, nie zgadzał się z tym, co się w tamtych czasach w Polsce działo i myślę, że dzięki temu możemy mieć dziś wolną, niepodległą Polskę. Chciałbym serdecznie podziękować jeszcze raz, Franciszek, tobie za to przede wszystkim, że jesteś wśród nas, że nie jesteś bezimiennym, a możemy dzisiaj dotknąć ciebie, uścisnąć ci dłoń i ja ci życzę, tak jak mówił burmistrz Wielunia, 200 lat życia. Zdrowia, pomyślności, wszystkiego dobrego. To dla mnie ogromny zaszczyt i duża radość jako wicewojewodzie łódzkiego, a przede wszystkim również mieszkańcowi ziemi wieluńskiej móc wręczyć panu Franciszkowi w dniu dzisiejszym to wysokie odznaczenie państwowe. Panie Franciszku, życzę panu dużo zdrowia, dużo szczęścia, panie rodziny, wielu, wielu jeszcze lat życia. Funkcjonuję 10 lat na stanowisku starosty wieluńskiego. Pierwszy raz mam okazję uczestniczyć w tego typu wydarzeniu. To wielkie wydarzenie w historii, myślę, najnowszej Wielunia, historii ziemi wieluńskiej. Jesteśmy świadkami tej historii, jesteśmy świadkami odkrywania nowej historii naszych mieszkańców. Cieszymy się, że jesteśmy, doświadczamy jeszcze tego na żywo, jeszcze
tą wybitną postać mamy wśród nas. W dalszym ciągu uroczystości zaprezentowano także inscenizację historyczną w wykonaniu uczniów szkół katolickich, a zatytułowaną Żołnierze wyklęci, bohaterowie niezłomni. Przyszedł czas, by wrócić do domu. Jestem żołnierzem, więc nie będę mówił dużo. Dziękuję wam. I żegnam was. Niestety, wygląda na to, że niedługo znów trzeba będzie spotkać się w lesie i walczyć z drugim okupantem. Spocznij. Ustawa amnestyjna stała się ważnym czynnikiem stabilizacji wewnętrznej państwa. Oto doniosły moment, na który czekali dziesiątki tysięcy ludzi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bolesław Bierut, kładzie swój podpis pod dekretem o amnestii. Amnestia była fikcją. Ujawniających się żołnierzy władza natychmiast aresztowała i wtrącała do więzień. I tak to wyglądało. Oficjalna część tego specjalnego spotkania do zobaczenia w temacie tygodnia oraz kulturalnej TVC. W naszym sobotnio-niedzielnym magazynie pokażemy w całości spektakl Żołnierze wyklęci, bohaterowie niezłomni. Zapraszamy.